Dla obu drużyn na pewno inaczej podchodzą. Przy piłce jest Daniel Paszek. Wrzutka, bardzo dobra wrzutka. I to piłkarza dość podeszłym wieku, jak... Ale teraz niesamowity błąd popełnił Bartosz Golik. Jest to dosyć dogodna pozycja. Uderzał, proszę Państwa, Seweryn Gancarczyk. Piłka odbiła się od muru, wróciła do strata. Stracił niedokładne podanie najbardziej doświadczonego Seweryna Gancarczyka. I błękitni w tej chwili w ataku. Błażej Starzycki dochodzi już do pola karnego. Podaje Filipa Karmańskiego. Wspaniałe uderzenie. Proszę Państwa, z odległości jakichś 12-13 metrów bramkarz Bartosz Golik nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Była to bardzo, bardzo podobna. Elbląg po niefortunnym starciu z piłkarzem Olimpii upadł na... Mamy jednak bardzo dość dokładne dośrodkowanie. Z prawej strony boiska niesamowitą pozwolić już na takie kontry. Ale są teraz przy piłce. Adrian Kwiatkowski podaje Michał Czerwiński przy piłce, ale wspaniała. To była naprawdę wspaniała akcja. Kiedy mają jednak szansę jeszcze jedną, tym razem rzutu rożnego. Dobre dni po straceniu bramki. Filip Karmański podaje do Brzeziańskiego. Piłka jednak wciąż jest u Stargardzian. Brzeziański, ale mocne uderzenie. Wspaniałą paradą popisał. Dośrodkowanie w polu karnym, na którym znajduje się około 5 piłkarzy. Świetne, bardzo, bardzo groźne. Adrian Kwiatkowski przy piłce. Nie doszedł do piłki. Nowicza w 46 minucie spotkania. W drugą połowę rozpoczynają piłkarze błękitnych. Bardzo groźne dośrodkowanie, które piłki w siatce. Nie zdołał jednak dotrzeć do tego podania. Mamy jednak rzut rożny. Piłkarze rozwoju przy piłce. Czy tak będzie? No w tej chwili błękitni są w natarciu. Szymura dostaje świetne podanie na lewej stronie boiska. Za chwilę prawdopodobnie dośrodkowuje. Dośrodkowanie piękne, bardzo ładne. Korner dla rozwoju. Wróbel. Dalekie dośrodkowanie, groźne uderzenie, bardzo groźne. Michał Płonka. O, tutaj piękną sztuczką. Dwóch zawodników się pozbył, podał do... Oj, to była w Polski odbywa się jeszcze 7 innych spotkań. Sygnał. To jednak nie Kuliński uderzał, ale było blisko wyrównania. Pewnie jeszcze jedno z ostatnich wznowień z własnej bramki. No, dograł dobrze do Mońki. Ten dośrodkowanie jest bramka, proszę Państwa. I bramka w ostatniej niemalże akcji do wyrównania doprowadził Przemysław Gałecki. Przemysław Mońka dośrodkował z prawej strony boiska i idealnie na głowę Przemysława Gałeckiego, 35-letni piłkarz rozwoju, musiał wykorzystać taką sytuację i po... Jeszcze się nie kończy, bo znowu w akcji na lewej stronie był jeden z piłkarzy rozwoju. Nic jednak nie działa i sędzia kończy to spotkanie.